Platforma Obywatelska przy pomocy tego projektu ustawy będzie się starała złapać wyborców, a PiS przy pomocy tego projektu ustawy będzie się starał uskuteczniać Straszyć. poprawność europejską i złapać za mordę jeszcze bardziej Polaków niż są złapani. Czyli Po stracić wypowiedzi pana wyborców. ministra Zielińskiego ja się naprawdę tego obawiam, że PiS dostał szansę zdobycia serc Polaków przy pomocy tego projektu ustawy, a PiS spowoduje, że Polacy ich znienawidzą, bo będzie przy pomocy tego projektu ustawy chciał wprowadzić różne leninowskie rozwiązania, które w tej chwili uskutecznia Unia Europejska. Bo przecież z wypowiedzi pana ministra Zielińskiego wynikało jednoznacznie, że ruki pasz wam i będą robić tak, jak im pani Bieńkowska zagrała. Apel do Bingo. ministra Zielińskiego. Dość katolickich i komunistycznych Dość jak kucypałów. Weź, panie ministrze, Biblię do ręki i przeczytaj, co mówi Jezus Chrystus o nakazie posiadania broni dla chrześcijanina.